Tutaj mamy świetnie zorganizowaną przestrzeń, bo na dole faktycznie mamy 74 metry kwadratowe, na co się składa kuchnia, jadalnia, salon i ten wiatrołap z toaletą. I na górze są trzy pokoje, jest garderoba, łazienka, klatka schodowa. To uważam, że jest to w 100% wystarczające. W tym odcinku zapraszam Was na spotkanie z architekt Kasią Fanajło, która zaprojektowała wnętrze domu w stylu Hampton. Nie zabraknie więc bieli i błękitów, ale my przyjechaliśmy tu nie tylko w poszukiwaniu eleganckich barw, ale przede wszystkim praktycznych patentów do domu i mieszkania. Chodźcie, zobaczymy pierwszy z nich. Zobaczcie, że ten wiatrołap może nie jest wielki, ale za to bardzo dobrze przemyślany. Zdejmując buty, nie musimy szukać dla nich specjalnego miejsca, ponieważ pod zabudową na wymiar znalazła się wnęka, gdzie właśnie buty możemy odstawić. Oczywiście przydaje się wygodne siedzisko i być może zastanawiacie się, dlaczego szafę podzielono na dwie części. Zobaczcie, takie krótsze kurteczki schowamy w tej części, natomiast w tej drugiej dłuższe płaszcze. Bez czego jeszcze nie może obyć się żaden wiatrołap. Oczywiście bez okazałego lustra, w którym możemy wygodnie przejrzeć się przed wyjściem. A takim dodatkowym gadżetem jest szuflada na drobiazgi. To miejsce ma prawdziwą moc przyciągania. Jakie tutaj mamy wymiary? Ta wyspa ma 3 metry długości i 70 cm szerokości. Nie mieliśmy możliwości wstawienia takiego klasycznego stołu, stąd ten pomysł, żeby jednak przedłużyć tą wyspę. Osobna kuchnia w dzisiejszych czasach to jest luksus. Jest to pomieszczenie długie, dosyć wąskie, a powstało z połączenia dwóch innych pomieszczeń. Nogi, które się znalazły, są nietypowym rozwiązaniem, bo one nawiązują do stołu w jadalni. Zostały tutaj zamówione też na odpowiednią wysokość po to, aby uzyskać zlicowaną idealnie wysokość z blatem kuchennym. Zwracając uwagę na ergonomię tej kuchni, płyta znajduje się w centralnym miejscu. Możemy się łatwo obrócić do spiżarki w takiej trochę płytszej formie. Łatwo dostać się do zlewu dwukomorowego, który świetnie się sprawdza. Mamy dodatkowo wysoką zabudowę z bardzo niestandardową szerokością lodówki. Szerokości 70 cm. Lodówki w zabudowie zazwyczaj mają 60 cm, ale one nie spełniają do końca swojej funkcji, gdy ktoś potrzebuje po prostu trochę więcej miejsca w środku. Skąd wybór właśnie takich barw do tej przestrzeni? To jest styl Hampton. Mamy zdobione witryny w takim bardzo oryginalnym kolorze zgaszonego granatu, który też jest klasycznym kolorem dla tego wykończenia. Jakie jeszcze klasyczne elementy możemy zobaczyć w tej kuchni? Kolejnym elementem, który miały nasze babcie, jest kredens, który tutaj możemy zobaczyć w takim nowoczesnym wydaniu. Jest to mebel lakierowany dokładnie w tym samym kolorze, co witryna za mną, z wykończeniem w drewnie z tyłu, co podkreśla też jego taki elegancki charakter, ale ukryliśmy w nim dodatkową funkcję, czyli winiarkę. Jest również podświetlane, co myślę, że zaraz zobaczymy. Jakie były te główne wyznaczniki, na czym najbardziej zależało właścicielce tego domu? Właścicielka, kiedy do mnie przyszła, stwierdziła, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jaką chce tutaj osiągnąć w tym wnętrzu, to jest przytulność, to jest taki charakter wakacyjny,
i styl Hampton, który chciała bardzo tutaj jednak wprowadzić. Wchodząc tutaj od razu poczułam się jak na wakacjach. Taką lekką, pogodną atmosferę można odnaleźć już od wejścia. Co Twoim zdaniem wpływa właśnie na to, że wnętrze jest tak przytulne i zapraszające? Faktycznie kolory oddają to, co chciałyśmy tutaj osiągnąć. Biel, takie odcienie błękitów czy turkusów, które się pojawiają na morzu, na niebie, na każdej plaży. Te piaskowe kolory i na przykład tego typu plecionki, to są takie akcenty, które nas wprowadzają w wakacyjny styl. Tą przestrzeń salonu, która ma 45 metrów kwadratowych, podzieliliśmy na strefy. Natomiast bardzo zależało nam na zostawieniu tego miejsca w narożniku i wprowadzenie fotela do czytania, który musiał tam się znaleźć. I narożnik, na którym siedzimy, to jest model Rio. Klientka jest wysoką kobietą, więc zwróciłyśmy uwagę na to, że tutaj mamy taką fajną opcję, ponieważ te poduchy się przekładają. Możemy sobie dopasowywać tą głębokość siedziska po prostu do osoby wyższej czy niższej. One faktycznie są bardzo miękkie, lekkie, puszyste, więc niesamowicie wygodne. Zagłówki wykończone w formie takiego wałka z tyłu są bardzo efektowne z drugiej strony i to fajnie pozwala nam zastosować taki mebel w przestrzeni wolnostojący, gdzie widzimy go z każdej strony. Jest po prostu z tamtej strony równie pięknie wykończony. Natomiast regały zaskoczyły wykonawców swoim ciężarem. To świadczy o tej solidności tych mebli i o takim bardzo dobrym wykonaniu. Ten model, który tutaj mamy z meblarni, to jest klasyczny model Nordicana. Możemy zauważyć wszystkie te detale, ramek, tak zwany shiplap, który jest z tyłu też wyeksponowany. W tym stylu ten regał spełnia w całości jako mebel swoją funkcję dekoracyjną i te elementy, które się na nim znajdują, nie są przypadkowe, są związane z tymi podróżami. Przeprojektowałyśmy jakby ten regał, dopasowując wymiary półek odpowiednio do elementów, które się na nim znajdą. Dzięki współpracy z tą firmą wiem, że możemy sobie na takie rzeczy pozwolić i stąd takie nietypowe rozłożenie półek super się tutaj sprawdza i poprawia tą przytulność jeszcze, którą tutaj mamy. Skosy są elementami pomieszczeń, których chyba żaden architekt nie lubi. Natomiast zabieg jest taki, żeby faktycznie wyciągać tą przestrzeń do góry, czyli wszystkie elementy pionowe, dlatego tapeta w ułożeniu pionowym, a nie poziomym. Po prostu przewertowałyśmy cały internet, żeby faktycznie trafić na taką odpowiednią. Musiałyśmy też jeszcze przymierzyć, żeby odpowiednio dobrać ustawienie tych koliberków. Natomiast ta forma łóżka kontynentalnego z pojemnikiem, gdzie mamy naprawdę świetnie materac przy tak niewielkiej jednak sypialni, aby nie zabierała też przestrzeni ze względu na swoją ramę, została tak zaprojektowana, żeby nam tam wszystko grało. Odcienie błękitów powinny scalać całą przestrzeń, bo wtedy czujemy, że ta przestrzeń jest większa. Nawiązanie w łazience mamy w dwóch elementach. Jest to szafka zrobiona na wymiar pod umywalkę, która płynnie przechodzi w toaletkę, o której marzy chyba każda kobieta. Po drugiej stronie mamy płytki, które są szkliwione w kilku odcieniach błękitu. Mamy w łazience skosy. Jednak przez to pionowe położenie możemy podciągnąć przestrzeń do góry. Salon łazienkowy, który widzimy w strefie prywatnej, ma sporo metrów kwadratowych, natomiast Ty udowadniasz, że również na bardzo ograniczonym metrażu można stworzyć taką swoją perełkę i mówię tu oczywiście o toalecie dla gości.
Ta toaleta ma tak naprawdę tylko 2 metry kwadratowe, więc to jest niewielka przestrzeń. Spójne rzeczy nawiązują do całości, czyli błękitna szafka wyznaczająca ten kolor ścian, płytki ceramiczne w formie cegiełki połączone również z tą posadzką w formie takich terakotowych kafli tworzących taki dywan, który ociepla całą przestrzeń. I na przekór umywalka i lustro bardziej nowoczesne. No i ten smaczek wykańczający płytkę musiał się pojawić. Te luksusowe wnętrza to nie jest metraż. To są przede wszystkim naturalne materiały. To są meble, które wybieramy, ponadczasowe, które zawsze się sprawdzą. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my jesteśmy w rezydencji, czy jesteśmy w bliźniaku. Kiedy jesteśmy faktycznie w biegu i chcemy wrócić do domu i odpocząć, to uważam, że jest to w 100% wystarczające. Zaraz po przeprowadzce dostałam takiego naprawdę wzruszającego SMS-a. Kasia, czuję się jak na wakacjach i to jest to, co chciałyśmy tutaj osiągnąć. Aż się wzruszyłam, ale po prostu to jest to, na czym mi bardzo zależało. Mimo to, że jest w domu, a nie w tej chwili w podróży, to czuję ten klimat, który tutaj mamy i może po prostu w swoim bezpiecznym azylu faktycznie odpocząć.